Kash rate bitcoina zaczyna spadać. Czy szykują się na rynku duże wyprzedaże? Oraz kto jeszcze zainteresował się bitcoinem i co to dla nas oznacza? <mum> Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Spotkamy się tutaj od ponad dwóch lat, co weekend, aby za dwie dyszki kupić bitcoina, za drugie dwie deszki kupujemy altcoina i wszystko monitorujemy w narzędziu coin tracking, sprawdzając czy. Opłaca się inwestować z tak małym kapitałem oraz w co bardziej się opłaca inwestować? W bitcoiny czy w altcoiny? Jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, wiedz, że rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o ich sposobach zarabiania w internecie. Więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi nowymi wiadomościami z rynku krypto, ale także z nowymi poradnikami, kliknij teraz subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco i nie przegapić najnowszych wideo. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, to nie są porady inwestycyjne. Wszystko, co zobaczysz w tym materiale, są to moje. Osobiste przemyślenia na temat rynku krypto. Więc jeżeli to akceptujesz, i tylko jeżeli to akceptujesz, łapka w górę. I lecimy z tematem. Na początek szybki look na cały rynek kryptowalut. Dominacja Bitcoina na poziomie około 67,2%. Wczoraj był to spadek poniżej 67%, czyli altcoiny trochę odetchnęły. Natomiast jeżeli chodzi o price action, czyli sytuację cenową Bitcoina, jesteśmy na poziomie 9,5 tysiąca dolarów, aczkolwiek zanotowaliśmy spadek do 9100. Jeszcze do wykresu ceny, do wykresu ceny Bitcoina jeszcze wrócimy. Natomiast jeżeli spojrzymy na rynek Altcoinów zauważymy, że część z nich radzi sobie całkiem, całkiem fajnie, więc można powiedzieć, że rynek wygląda mniej więcej średnio czyli oprócz kilku wyjątków, na rynku jest dość stabilnie. Natomiast co się dzieje w naszym eksperymencie? Na ten moment zainwestowaliśmy 4920 złotych i gdybyśmy dzisiaj wszystko sprzedali, byśmy otrzymali 5246, czyli mielibyśmy 326 złotych i 7 groszy zysku. Jednak ta seria będzie trwała przynajmniej do końca 2021 roku. Dlaczego? Ponieważ ja osobiście uważam, że bitcoin, jak i inne kryptowaluty są to aktywa cykliczne, zachowują się cyklicznie, tak samo ich ceny, i uważam, że kolejny cykl, będzie kończył się w okolicach końcówki 2021 roku. Dlatego też teraz nie mam zamiaru sprzedawać żadnych kryptowalut z naszego eksperymentu i chcę zobaczyć długoterminowo, czy strategia uśredniania ceny zakupu, czyli DCA dollar cost averaging, ma po prostu sens, tak jak to miało sens wielokrotnie w przeszłości i w przypadku bitcoina, ale także na rynkach tradycyjnych. Jeżeli przejdziemy na raporty na nasze kryptowaluty. I weźmiemy stosunek do złotówki, zauważymy, że kilka altcoinów radzi sobie całkiem, całkiem fajnie. Jednak prawda jest taka, że na obecną chwilę wciąż to właśnie Bitcoin robi dla nas największy zysk. Żeby mieć lepszy obraz, wystarczy, że przełączymy sobie stosunek do Bitcoina i zauważymy, że oprócz RSR. Tylko właściwie bitcoin robi dla nas zyski, co oznacza w praktyce, mówiąc bardzo prostym językiem, że na dzień dzisiejszy wciąż bardziej opłacało się długoterminowo po prostu kupować tylko bitcoina i można było wyjść na tym naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ponieważ większość altcoinów, niestety, ale w stosunku do bitcoina traci. I osobiście myślę, że dopóki nie zaliczymy kolejnej bańki tak zwanej na Bitcoinie, czyli kolejnego ATH, kolejnego szczytu na Bitcoinie, większość altcoinów wciąż do Bitcoina będzie tracić. Jednak jest kilka wyjątków, dlatego także kupujemy altcoiny, żeby sprawdzać, w jakich niszach altcoiny radzą sobie najlepiej, ponieważ oczywiście altcoin altcoinowi nie jest równy i tak na przykład mamy tutaj tokeny giełdowe, tokeny do płatności, więc wszystkie różne nisze obserwujemy i też sprawdzimy, które z tych niszy po prostu będą radzić sobie najlepiej, tak żebyśmy mogli także dostosowywać nasze ruchy. Zanim przejdziemy dalej, standardowe zakupy dzisiaj na rynku bitcoina. Najpierw dzisiaj za 20 zł kupujemy bitcoina i kupimy 50 121 satoshi. Altcoinem, jakiego dzisiaj kupimy, jest Ethereum. Tutaj Was nie zaskoczę, jednak uważam, że Ethereum jest to jeden z niewielu altcoinów, który poradzi sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o performance w kolejnym bull market, Myślę, że Ethereum będzie na równi z Bitcoinem lub nawet może go prześcignąć. Oczywiście nie uważam, że Ethereum prześcignie bitcoina na coin market cap i zajmie pierwsze miejsce, natomiast uważam po prostu, że Ethereum, patrząc na to, co szykuje się dla Ethereum w tym roku, patrząc na to, że jest fundamentem zdecentralizacji, Finansów, a przynajmniej ma być fundamentem zdecentralizowanych finansów, uważam, że Ethereum będzie miał naprawdę bardzo mocny rok, a prawdopodobnie jeszcze kilka lat do przodu. Więc kupujemy za 20 zł, także dzisiaj Ethereum. Kupimy dzisiaj 0,02367924 Ethereum. Kupione. Zapisujemy do naszego narzędzia coin tracking, wpisujemy dwie nowe pozycje, obie dzisiejsze transakcje dodane, Bitcoin za 20 zł i Kirium za 20 zł zrobione, lecimy dalej. Na początek szybki look na wykres ceny Bitcoina, możemy zauważyć, że mieliśmy tutaj spadek do około 9100 dolarów, jednak ponownie możemy zauważyć, nawet patrząc po samym price action, po knotach, że mamy tutaj kupujących, ponieważ takie knoty oznaczają po prostu, że jest w tych miejscach zwiększony popyt i wciąż, Linia trendu wzrostowego, to nam się utrzymuje jednak. Pamiętajmy, jest to mały dość interwał, więc to nie jest luk na długoterminową perspektywę tego, co może się wydarzyć z ceną. Ja osobiście staram się patrzeć na większe interwały i tutaj wciąż bardzo ciekawy, wciąż bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o cenę bitcoina, ponieważ jesteśmy na granicy, na linii trendu, bardzo długoterminowej linii trendu, w tym trójkącie, który możemy tutaj zauważyć, i potencjalne wybicie się z tego trójkąta jest bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, bycze. Dla Bitcoina, czyli oczywiście pozytywne dla jego potencjalnych wzrostów. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy tuż po halvingu, co oznacza, że część kopalni wyłącza swój sprzęt i o tym także dzisiaj porozmawiamy, ponieważ dzisiaj możemy zauważyć, że faktycznie kopalnie zmniejszają swoje, swoje przeroby wydobywcze, swoją moc wydobywczą, i także jest to bardzo, bardzo istotny punkt, ponieważ historycznie po każdym halvingu mieliśmy kilka tygodni do kilku miesięcy wyprzedaży na. Bitcoinie, co może oznaczać oczywiście zrzut kolejnych bitcoinów w najbliższym czasie. Jednak to nie jest jedyny czynnik, na który powinniśmy zwracać uwagę i także o tym dzisiaj porozmawiamy. Więc póki co ja osobiście obserwuję, co się wydarzy w tym punkcie. Naprawdę ciężko coś w tym momencie. Powiedzieć, aczkolwiek bitcoin na pewno jest rozpędzony, jednak zdrowa korekta na zdrowym rynku zawsze się przydaje. I myślę, że ta korekta do 8000 dolarów, którą mieliśmy ostatnio, nie będzie ostatnią korektą, którą zobaczymy w najbliższym czasie. Dlatego też wciąż moje zakupy tutaj na poziomie 38% FIBO zatrzymuje oraz drugi zakup na ewentualną dużą korektę, chociaż osobiście daje na to bardzo mało prawdopodobieństwo. Jednak jeżeli mielibyśmy rozmawiać o jakimś naprawdę czarnym scenariuszu, myślę, że spadek do 61,8% FIBO jest wciąż bardzo prawdopodobny. Jeżeli trafimy w te żółte tutaj pole tutaj, dla mnie osobiście będzie to moment na to, aby umocnić moją pozycję w Bitcoinie trochę bardziej. Bardzo ciekawą rzecz możemy także zauważyć na dominacji, na wykresie dominacji Bitcoina. To jest ten moment także bardzo ważny, o którym rozmawialiśmy w ostatnich dwóch materiałach, ponieważ jak możecie tutaj zauważyć, mieliśmy bardzo mocne opory wcześniej, następnie mieliśmy tutaj fałszywe wybicie i wróciliśmy pod spód. I wciąż walczymy właśnie w tym miejscu, właśnie z tym oporem. Co oznacza? W praktyce dla nas, że jest pewien moment niepewności na rynku, i inwestorzy nie wiedzą, czy bardziej pójść w Bitcoina, czy w altcoiny. Ja osobiście czekam teraz na jakąś większą czerwoną świecę w dół, tak, aby móc po prostu wejść w altcoiny i ewentualnie ponownie spróbować pomnożyć mojego bitcoina właśnie poprzez zakup niektórych altów oraz wzmocnić swoje pozycje na niektórych altcoinach. Pod ostatnim filmem miałem sporo komentarzy, w jaki sposób włączyć tutaj różne funkcje, w jaki sposób włączyć różne średnie kroczące, włączyć różne indykatory, więc pozwólcie, że to tutaj skasuję. I tutaj macie na TradingView taką zakładkę FX, czyli zakładkę funkcji. W zależności od tego, czego potrzebujesz, możesz sobie tutaj wyszukać, wpisać lub po prostu skorzystać z listy, która jest dostępna. Czy chcesz MACD, czy chcesz wstęgi Bollingera, czy cokolwiek innego. Ja chciałem mieć Golden Cross, Golden SMA, więc wybieram, klikam i pojawia mi się to prostu na ekranie. Więc mam nadzieję, że także będzie dla ciebie pomocne. Więc podsumowując, osobiście uważam, że bardzo krótkoterminowo teraz altcoiny troszeczkę na mocy nabiorą, bitcoin trochę opadnie, trochę złapie oddechu i też tym samym cena bitcoina myślę, że spadnie i będę właśnie próbował odkupować niżej, więc zdecydowanie tutaj będziemy obserwować, co się wydarzy, ponieważ mamy potencjalny golden cross. Jeżeli faktycznie nastąpi przecięcie, tutaj będziemy znów myśleć o tym, żeby wzmocnić swoją pozycję na bitcoinie i być może z części altcoinów do bitcoina wyjść. A jeżeli materiały, które dla Ciebie tworzę, mają dla Ciebie wartość, dla ciebie sens oczywiście, zostaw łapkę w górę, dla ciebie tylko sekunda, a dla mnie pomaga się rozwijać i dotrzeć z tymi informacjami do jak największej liczby ludzi. Dzięki wielkie, lecimy dalej moc wydobywcza kryptowalut spada. Jedna z najważniejszych rzeczy, na którą powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli chodzi o kryptowaluty, jest to właśnie haszy, czyli moc wydobywcza na rynku, czyli liczba komputerów, które na obecną chwilę rozwiązują transakcje w sieci Bitcoina. I możemy tutaj zauważyć początek spadków, jednak za chwilę Ci pokażę, że na obecną chwilę prawdopodobnie jesteśmy tutaj dużo, dużo niżej, na poziomie około 90 haszy. Jak możemy zauważyć, tutaj podczas halvingu maj 12 mieliśmy około 100 121, 122 egzahaszy, moc wydobywcza była naprawdę bardzo, bardzo wysoko. I to o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, kiedy przychodzi halving, nagroda dzieli się za wydobycie bloku na pół. Część kopalni, które niekoniecznie są najmniejsze, jednak które pracują najmniej efektywnie, po prostu będzie musiała z rynku odejść. Jednak za chwilę pokażę coś bardzo, bardzo ciekawego, ponieważ okazuje się, że takie momenty jak halving sprawiają, że inne kopalnie Inni gracze pojawiają się na rynku. Natomiast możemy tutaj już zauważyć o tyle, o ile na przykład w ostatniej godzinie ponownie mieliśmy OK, mieliśmy wydobyte 6 bloków, czyli mniej więcej prawidłowo, ponieważ mniej więcej co 10 minut powinien być wydobywany kolejny blok, jednak zauważ, że w poprzedniej godzinie były to tylko 3, a mamy, mamy sytuację, gdzie wydobywane jest jeden lub dwa bloki w ciągu jednej godziny. A to oznacza, że jest za trudno wydobyć kolejny blok, czyli ten algorytm po prostu jest dla, za trudny dla. Określonej liczby komputerów. Dlatego też w sieci bitcoina mamy coś genialnego, czyli difficulty adjustment, czyli dostosowanie się trudności wydobycia do obecnej mocy wydobywczej, tak aby wszystkie kopalnie, które są obecnie na rynku, miały po prostu bardzo dobre szanse i żeby to wydobywanie bitcoina odbywało się właśnie w tempie 6 bloków na godzinę. Zauważ jednak, Hash rate, jaki mamy na obecną chwilę, mamy tutaj oszacowane 106 exahashy. Jednak, jeżeli weźmiemy średnią z ostatniego dnia, jest to tylko 90 exahashy, z ostatnich 3 dni jest to 98 hashy, a z ostatnich 7 dni to właśnie liczbę, którą widzimy na tym wykresie. Więc zdecydowanie widzimy, że niektóre kopalnie odpadają na obecną chwilę z rynku, a przynajmniej tymczasowo, ponieważ profitowość kopalni opiera się nie tylko na tym jaka jest obecnie konkurencja, ale także na kosztach prądu, czy także na cenie Bitcoina, więc cenę Bitcoina na pewno także musimy obserwować, także kopalnie Bitcoina ją obserwują. Jednak jeżeli spojrzymy na to, 90, prawie 1 exahashy ze 120, to będzie jakieś 20-25%, spadku na mocy wydobywczej w sieci Bitcoina. Już tutaj widzimy, że zdecydowanie kolejne difficulty adjustment będzie na minusie, czyli właśnie ta trudność zostanie ograniczona. Myślę, że ten procent zostanie zwiększony w ciągu kolejnych dwóch dni. Natomiast skoro moc wydobywcza spada, to czy jest sens, aby teraz wchodzić na rynek, zwłaszcza dla nowych graczy? Okazuje się, że pojawił się na rynku nowy gracz lubian.com. Kolejna pula wydobywcza Bitcoina, która w bardzo krótkim czasie weszła w top 5 największych pól wydobywczych w sieci Bitcoina. I teraz możemy to jedynie na obecną chwilę pospekulować, dlaczego pojawia się nowy gracz na rynku i co faktycznie za tym może stać. Moim zdaniem są dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, nowa pula Bitcoina Lubian.com Przede wszystkim posiada ultra dobre warunki na korzystanie z prądu. Być może jest to jakaś firma produkująca prąd, firma energetyczna, ponieważ nie zdziwi się, jeżeli wkrótce ten rynek właśnie zdominują firmy energetyczne i swoje nadwyżki prądu właśnie będą wykorzystywać do tego, aby wydobywać bitcoina po bardzo, bardzo niskich cenach i w ten sposób będą bardzo konkurencyjne. Oraz jest to pula, która ma naprawdę bardzo dużych inwestorów, którym zależy na tym, żeby zebrać jak najwięcej Bitcoina, żeby posiadać jak najwięcej bitcoinów, ponieważ jeżeli wejdziemy na pulę lubian.com, możemy zauważyć, że wydobywają tych bloków naprawdę bardzo, bardzo dużo i zaczęli je wydobywać od końcówki kwietnia, czyli właściwie dwa tygodnie przed halvingiem. Więc kto na zdrowy rozum wchodziłby w rynek właśnie w takim momencie? Więc jeżeli na tym się zastanowimy, teoria o tym, że mogą stać zatem tym naprawdę duzi gracze, którym zależy na tym, żeby mieć jak najwięcej bitcoinów, a oczywiście żeby dzisiaj weszli po prostu z rynek, na rynek i je kupili bardzo mocno, by wywindowali cenę, być może jest to właśnie tego typu spekulacja, że wolą swój worek napełnić właśnie poprzez kopalnie, licząc na przyszłe wzrosty, Ceny. drugą jednak teorią, która jest z mojej perspektywy bardziej prawdopodobna, jest to, że nowa pula może oznaczać dużo nowszy, lepszy sprzęt na rynku, do którego nie mają dostępu inne firmy i w ten sposób, pomimo mniejszej nagrody za wydobycie bloku, pomimo obecnych cen prądu, ta pula może wydobywać bitcoina z profitem. Oczywiście dowiemy się o tym w przyszłości, na chciałbym, żebyś był/była świadoma tego, co po prostu na rynku się dzieje i to, że faktycznie jest dużo teorii, że cena jest niska. Moc wydobywcza zaczyna spadać i niedługo żadnej kopali nie będzie się opłacać. Chciałbym po prostu, żebyś zauważył, że są na rynku bardzo duzi gracze, ponieważ tutaj wchodzą w grę setki milionów dolarów, żeby w ogóle dzisiaj na rynku tym mieć znaczenie, a już na pewno, żeby pojawić się w top 5 największych pól bitcoina na świecie. Z mojej perspektywy jest to bardzo pozytywny znak dla bitcoina, dla sieci bitcoina, że na rynku wciąż są. Firmy, są ludzie, są osoby, jest nowa technologia, która faktycznie sprawia, że sieć bitcoina wciąż się rozwija. Ponieważ wejście w rynek dwa tygodnie temu, tuż przed halvingiem, w teorii jest to najgłupsze, co można po prostu zrobić z punktu widzenia zainwestowania swoich pieniędzy w jakikolwiek biznes. Tutaj zdecydowanie jest coś, o czym jeszcze nie wiemy, więc także będziemy obserwować tą pulę i jej rozwój. Kolejną ciekawostką, na którą musisz zwrócić uwagę, jest to, że pomimo tego, że właśnie spada moc wydobywcza, to wciąż jeżeli chodzi o wpływy i wypływy bitcoinów z giełd kryptowalut, wciąż mamy majowy trend spadkowy. Więc zauważ, pomimo halvingu, wciąż z giełdy ludzie kupują bitcoina, wypłacają go na portfel. Kupują, wypłacają na portfel i na giełdach jest coraz mniej Bitcoinu. A to może oznaczać coraz bardziej chudy sufit do przebicia i pójścia wyżej z Więc długoterminowo myślę, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jednak jeżeli chciałbyś znać odpowiedź na pytanie, czy wpływy wypływy Bitcoina z giełd mają znaczenie, zauważ co wydarzyło się tutaj w okolicach 12-13 maja, gdzie na giełdy wpłynęło bardzo dużo Nowych bitcoinów, właściwie starych wydobytych bitcoinów z portfeli inwestorów trafiło to na giełdy po co? żeby te bitcoiny sprzedać. Więc możemy powiedzieć, że jest tu swego rodzaju korelacja. Kiedy pojawia się, kiedy jesteśmy nad poziomem zero i liczba nowych bitcoinów na giełdzie jest po prostu bardzo, bardzo duża, możemy się spodziewać tego, że ktoś za chwilę bitcoina zacznie sprzedawać i cena zacznie spadać. Natomiast jeżeli jesteśmy pod tą linią zero, Liczba bitcoinów na giełdach zacznie być coraz mniejsza, może to oznaczać potencjalne wzrosty ceny, i faktycznie jesteśmy w tym momencie. Jednak pamiętajmy, że ta sytuacja po, poniżej zera utrzymujemy się właściwie od marca i w tej większości przypadków faktycznie byliśmy poniżej. Dlatego też krótkoterminowo uważam, że bitcoin może właśnie mieć teraz. Korektę, jednak wciąż długoterminowo obstawiam, że Bitcoin w niedalekiej przyszłości przebije kolejne szczyty, zwłaszcza poziom 10500 dolarów, na który wszyscy musimy zwracać teraz uwagę, i zacznie rozwijać kolejny bull run. Więc ponownie, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, zaczynając od kryzysu po Golden Crossy, po sytuację na giełdach kryptowalut, po ilości bitcoina krążącego na giełdach kryptowalut, zagrywanie długoterminowo przeciwko Bitcoinowi, moim zdaniem, po prostu jest Nierozsądne na ten moment. Przynajmniej dla mnie oczywiście nie są to porady inwestycyjne. Jeżeli masz inne zdanie, to super. Jeżeli uważasz, że cena Bitcoina będzie spadła, pamiętaj, zawsze możesz shortować, zawsze możesz zyskać na tym, jeżeli Bitcoin faktycznie twoim zdaniem spadnie do zera, możesz na tym bardzo dużo zarobić. Ja osobiście uważam odwrotnie, dlatego w cały czas. Dokupuję bitcoina i szukam optymalnych momentów na zakup. Na ten moment uśrednianie ceny zakupu wciąż uważam za najlepszą strategię, ponieważ właśnie te wszystkie czynniki mogą sprawić, że cena bitcoina bardzo szybko, ale to bardzo szybko, może zacząć iść. W górę. krótka informacja, dobre promo od Ledgera. Jeżeli jeszcze nie masz swojego portfela kryptowalut, swojego sprzętowego portfela kryptowalut, ja osobiście używam Ledgera od samego właściwie początku. Mam Ledgera Nano S, mam Ledgera Nano X, oba są to dwa bardzo dobre portfele. Ostatnio zrobiłem tutorial na temat Ledgera Nano X, w jaki sposób go skonfigurować, w jaki sposób go ustawić. Tutaj teraz znajdziesz link do tego materiału. Natomiast Ledger ma właśnie bardzo dobrą promocję. Jeżeli na, na tą chwilę nie możesz sobie pozwolić na Ledgera Nano X lub jakikolwiek inny portfel, myślę, że Ledger ze zniżką 50% Ledger Nano S, ze zniżką 50% jest to bardzo dobra okazja. Jeżeli zejdziesz poniżej mojego filmu, rozwiniesz tutaj zakładkę opis, zejdziesz niżej, zauważysz tutaj crypto deals i poniżej mamy link do oficjalnego sklepu Ledgera. Jeżeli klikniesz w ten link, zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, wejdziesz w produkty, kliknij Ledger Nano S i jak widzisz, masz tutaj kod zniżkowy na 50%, we Are the Bull Run. Idąc do koszyka, po prostu w koszyku wpisz ten kod i otrzymasz 50% zniżkę na ledgera Nano S. Jest to oferta oczywiście związana z halvingiem, więc nie potrwa ona długo. Kto jeszcze zainteresował się Bitcoinem? JK Rowling, czyli autor całej sagi o Harem? Potterze. Pojawił się od niej tweet na Twitterze, że nie rozumie bitcoina i proszę wyjaśnijcie to dla mnie. Weźmy pod uwagę, że JK Rowling jest to osoba, która ma 15 milionów. Followers. I to, co tutaj się wydarzyło, jeżeli chodzi o tłumaczenie bitcoina, dzięki temu zdałem sobie sprawę, jak tak naprawdę jest jeszcze dzisiaj wielkie niezrozumienie na temat tego, czym faktycznie bitcoin jest, i osobiście mam nadzieję, to jest też poniekąd mój cel, abyś oglądając ten kanał po prostu bitcoina coraz bardziej zrozumiał, ale nie tylko zrozumiał go dla siebie, ale żebyś mógł, mogła przekazać te informacje po prostu dalej, ponieważ długoterminowo, oczywiście, uważam, że bitcoin osiągnie Pełną adopcji i będzie powszechnie używany i uznawany na całym świecie. To jest moja teoria na temat tego, co wydarzy się w przyszłości, dlatego ja na tym rynku jestem. Natomiast nie będzie adopcji bez odpowiedniej edukacji, bez odpowiednich informacji. I tutaj mnóstwo ludzi starało się wytłumaczyć, czym jest Bitcoin, nawet Vitalik Buterin, czy nawet Elon Musk, który przyznał się, że wciąż posiada swoje 0,25 Bitcoina. Już pominęł fakt, że moja teoria jest taka, że to właśnie Elon Musk jest Satoshi Nakamoto, jednak oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, kto Satoshi Nakamoto faktycznie jest, ponieważ dzisiaj najważniejsze jest to, że Bitcoin jest w pełni, w 100% zdecydowany. Decentralizowany i dlatego właśnie nabiera on coraz większego znaczenia dla coraz większej ilości ludzi. Ale co to może dla nas oznaczać, że coraz więcej celebrytów, coraz więcej sportowców, coraz więcej ludzi ze świata finansów, coraz więcej autorów, coraz więcej piłkarzy itd. itd. i zaczyna się interesować kryptowalutami. Każda z tych osób jest autorytetem. Każda z tych osób ma bardzo duży wpływ na innych. I nie chodzi tutaj o to, żeby po prostu namawiać wszystkich innych do kupowania bitcoinów, natomiast chodzi tutaj o to, że takie osoby mogą być właśnie takim tym zapalnikiem i moim zdaniem będą tym zapalnikiem do bardzo dużej adopcji. Jednak póki co, jeżeli wczytasz się w odpowiedzi, jakie tutaj były, oznaczają, że jesteśmy wciąż bardzo, bardzo wcześnie. I nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem z ile masz lat, nie wiem, czy pamiętasz takie właśnie telefony, Czym była gra wężyka, czy czym było wpisywanie SMS-ów, na przykład klikając kilka razy jedną liczbę, żeby uzyskać jedną literę w SMS-ie. Ja te czasy bardzo dobrze pamiętam, jednak wiem też, że w tamtym czasie w głowie mi się nie mieściło to, że będziemy używać smartfonów do tego, żeby nagrywać wideo czy rozmawiać ze sobą bezprzewodowo, będąc oddzielonym od siebie tysiącami. Kilometrów. Po prostu technologia idzie bardzo, bardzo szybko, dlatego też myślę, że w przypadku bitcoina, także dzisiaj jesteśmy właśnie na tym etapie, porównując to do rozwoju sieci smartfonów, więc przed nami jeszcze kilka dobrych lat edukacji na rynku. Ta informacja jest dla tych, którzy uważają, że być może na bitcoina jest już. Za późno. Natomiast, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, dlaczego warto mieć portfel sprzętowy do Twoich kryptowalut oraz czym charakteryzuje się Ledger Nano X, zrobiłem pełny tutorial. Link do tego materiału znajdziesz. Tutaj znajdziesz tam wszystkie informacje potrzebne do tego, w jaki sposób skonfigurować, w jaki sposób wysyłać, w jaki sposób przyjmować kryptowaluty na to urządzenie, tak aby bezpiecznie trzymać je na swoim portfelu. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę. Trzymaj się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!